Kiedy ogromna asteroida uderzyła w Ziemię, 3/4 wszystkich stworzeń wymarło. Jednakże reszta stworzeń przetrwała, ewoluując w inne gatunki, które możemy spotkać wszędzie. Na ogródku, w domu, lesie, jeziorach, rzekach i oceanach. Kilka gatunków wygląda, jakby zatrzymały się w czasie. Dajmy przykład Arapaimie, nazwano przez Indian Piraruku bądź Pajche. Jest to jedyny obecnie żyjący gatunek z rodziny Arapaimidae, czyli po polsku Arapaimowate. Istnieją jednakże inne gatunki Arapaim, np. Arapaima leptosoma bądź Arapaima mapae. Wymienione poniżej ryby należą do rodziny aruwanowatych, do których zaliczamy popularne aruwany azjatyckie i afrykańskie oraz dwa inne gatunki aruwan. Arapaima ma masywne ciało pokryte ogromnymi łuskami. Jej szeroki pysk posiada małe, stoskuszkowate zęby. Arapaimy potrafił osiągać do 4,5 metra, co czyni jedną z największych ryb słodkowodnych. Są to na tyle silne ryby, że potrafią przewrócić człowieka, jeśli natrafi się na duże zagłębienie w wodzie. Należy jak najszybciej uciekać, ponieważ może być to gniazdo Arapaimy. Zdenerwowane ryby mogą ogłuszyć człowieka, a następnie go utopić. Arapaimowate to nie jedyne niebezpieczne rzeczne ryby. Żarłacz tępogłowy to najczęściej atakujący ludzi gatunek rekina. Osiąga to 3 metrów. Można go spotkać w każdym akwenie. Równie groźnym gatunkiem jest rekin biały. Największy gatunek drapieżnej ryby i przodek megalodona. Te 20-metrowe bestie bez problemu pokonały T-Rexa. Największy znaleziony zob megalodona miał 28 cm. Legendy głoszą, że na dnie rowu mariańskiego przetrwały nieliczne megalodony. Zdaniem niektórych badaczy megalodony pomniejszyły swoje rozmiary i pływają teraz w oceanach pod nazwą rekin biały. Rekiny białe dorastają do 6 metrów długości, będąc największą rybą drapieżną na świecie. Krokodyle od dawna robiły z rekinami wyścigi zbrojne. 50 milionów lat temu o królach świata decydował wzrost. Krokodyle miały wtedy 50 metrów, a megalodon osiągał do 25. Jednak podczas walk między rekinami a krokodylami różańcowymi zauważono, że 3-metrowe żarłacze tępogłowe potrafią zrobić 2 razy większego od siebie krokodyla. Porozmawiajmy teraz o sori. Ta ryba z rodziny belodowatych osiąga 1,5 metra. Posiada 200 małych, ostrych jak nosze zębów oraz długi pysk o długości ponad 50 cm. Jest zakończony ostrymi i mocnymi szpilkami. Ze względu na bardzo smukły wygląd, groźne uzbrojenie i szybkość 50 km na godzinę, jest w stanie przebić pyskiem czaszkę człowieka. W dorzeczu rzeki Rio Negro żyje ryba zwana przez miejscowych małpią. Aruwana czarna jest znana z nietypowego sposobu polowania. Ryba przypływa na płytszą wodę i czeka, aż znajdujący się nad nią ptak bądź mały ssak zbliży się do najbliższej gałęzi. Ryba potem wyskakuje z wody i w sekundę łapie swoją zdobycz. Aruwana potrafi połknąć ją w całości, i to często robi, żeby jej jedzenie nie zabrały ławice ryb kąsaczowatych, na przykład zwinnika ogonopręgiego.
Ten mały zwinnik lubuje się w odpadkach pozostawionych przez drapieżników, bądź ikrzej na rybkowi. Jest to znana ryba akwariowa. Również zbliżoną dietę ma pirania czarno-ogonowa. Ryba ta jest perfekcyjnym padlinożercą. Pływa w zwartych ławicach. Jeśli poczuje ona krew, nabiera wielkiej szybkości i jak tylko znajdzie krwawiące zwierzę, po kilku sekundach go nie ma. Te oto wody to najgroźniejsze miejsca świata. Czy na pewno? Nie wiadomo.